Do tej krainy jesienią przyciągają niesamowity zapach i malownicze mgły. W najbliższym odcinku Z klimatem i z pasją odwiedzimy krainę Suski Sechlońskiej. Nie obędzie się bez wędzenia. Pierwsze wspomnienie, jakie mam, to właśnie smak lekko umędzonej śliwy, taki powidłowy, słodki. Oczywiście dym, no i światło, które szparami z suszarni wchodziło do środka. Niedziela, Polsat News, 16:30.